Dzisiaj temat przedstawi nam Adam Mubiński, aktualność Dyki Fryderyka Niczego. A ja. To jest wszystko okej. Okay. Chciałem się pokazać w całości. Tak, to ten pan. Zanim dokładnie zaczniemy, tutaj właśnie była prośba od organizatora zbliżającej się niedługo konferencji górskiej, czy osoby, które jadą, są na sali, dostały wytyczne maile. Czy wszystko jest jasne z tymi mailami? Tam nie trzeba nic wyjaśniać za bardzo. Wszystko jest okej? Okay? Okej? Okay? Dobra. Możesz siadać. Dzień dobry. Pierwsze słowa na stojąco, ale tylko pierwsze. Na początek muszę wyjaśnić sprawę tej marynarki. Ja mam marynarkę, wisi na oparciu krzesła. Wiem, że przez szacunek dla prelegenta należy ją mieć. Jeśli nie na sobie, to przynajmniej ze sobą. Dla widowni, szacunek prelegenta dla widowni. To należy ją mieć ze sobą i ja ją mam. Więc sądzę, że na tym poprzestaniemy. Jeśli chodzi o specjalistę od stroju, mojego starszego kolegę Adama Bloszyńskiego, to on też dzisiaj tylko w krawacie, więc no, ja się tym bardziej czuję zwolniony. No to tyle na temat stroju. A teraz przechodząc do tematu. Aktualność etyki Fryderyka Nietzschego, data urodzenia i odejścia wyświetla się nam na ekranie. 56 lat. 56 lat życia. W ciągu tych 56 lat życia zostawił po sobie ślad tak silny, że właściwie do dzisiaj powoduje najrozmaitsze polemiki, wręcz kłótnie odnośnie aktualności tego, co mówił, braku tej aktualności. Kilka słów na temat właśnie etyki, którą nam zostawił w spadku Nietzsche. Zacznijmy od pojęć dobra i zła. Tych zasadniczych, podstawowych pojęć każdej etyki. I zacznijmy od tych paru słów, które się wyświetlają na ekranie. Nie pójdę o zakład, kto jest autorem, ponieważ poszedłem z torbami, jako że to znają wszyscy. Przypomnę tylko, że to Księga Rodzaju, pochodzenie dobra i zła z Biblii Tysiąclecia. No i wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz i tak dalej, aż doszło do miejsca, a Bóg widział, że wszystko to, co uczynił, było bardzo dobre. I jeszcze kawałeczek. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczne owoc dające, drzewo życia, a w środku tego ogrodu ogrodu drzewo poznania dobra i zła. I co? To jest fundament judeochrześcijańskiej moralności oraz geneza podstawowych pojęć dobra i zła, które są pokazane w Genezis. Wypracowane zostały przez wieki. Cały system etyki sprowadzony do 10 prawd przedstawionych na mojżeszowych tablicach wydaje się nam być oczywisty. Tylko że teraz ten cały system w ciągu tych kolejnych wieków ewoluował. Dla Greka starożytnego bardzo dobrze było zemścić się. W czasach nam bliższych nieco dobrze było od czasu do czasu spalić jakąś kobietę na stosie. Albo popełnić inne przestępstwo, które w czasach, kiedy było oceniane, nie było przestępstwem, a więc zależało to wszystko od kontekstu czasowego, geograficznego. Zajął się wreszcie tym Nietzsche, bo do niczego doszliśmy, ten cały okres do niczego przeszedłem, żeby się nie zastanawiać nad tym, jak do jego czasów traktowane było dobro, jak traktowane było zło. Dobre te postępki nieegoistyczne. Nietzsche wszedł w polemikę z kręgiem psychologów angielskich, przewodził im w tamtych czasach dr Paweł Rhee, autor książki Pochodzenie uczuć moralnych. Tą książkę wydano w 1877 roku w Anglii, przywędrowała potem u nas. Pochodzenie uczuć moralnych. No i za dobre uważano postępki nieegoistyczne. Nazywali je tak ci, którym zostały wyświadczone, dla których były one pożyteczne.
Później zapomniano o tym źródle pochwały i nazywano dobrymi postępkami nieegoistycznymi, po prostu z przyzwyczajenia. Chwalono je jako dobre i jako dobre odczuwano. Ten wywód zawiera wszystkie typowe rysy idiosynkrazji psychologów angielskich. Pożyteczność, zapomnienie, przyzwyczajenie. Wszystko to było podwaliną oceny wartości, z której przeważnie dumny był człowiek wyższy. Uważał to za pewnego rodzaju przywilej. Człowiek wyższy. To pojęcie podziału stanowego, kastowego pojawia się już u Nietzschego w sposób bardzo wyraźny. Według Nietzschego fałszywe źródło pochodzenia pojęcia dobre, to, które znaliśmy do tej pory i to, które psychologowie angielscy podrzucili. Dobry sąd nie pochodzi od tych, którym się dobro wyświadcza. To raczej sami dobrzy, to znaczy dostojni, możni, wyżsi stanowiskiem i duchem, odczuwali, oznaczali tak siebie samych i swoją działalność jako dobrą, to jest wyższą w przeciwieństwie do wszystkiego, co niskie, małoduszne, pospolite i gminne. Pożyteczność dobra zeszła na dalszy plan. Patos dostojności i odległości, trwałe i dominujące, zbiorowe i podstawowe uczucie wyższego i władnącego gatunku względem gatunku niższego, pewnego udołu. Otóż to jest źródłem przeciwstawienia pojęć dobre i złe. Z tego pochodzenia wynika, że słowo dobry wcale nie wiąże się z góry koniecznie z nieegoistycznymi postępkami. Wyrażenie dostojny, szlachetny w znaczeniu stanowym jest podstawowym pojęciem, z którego rozwija się nieodparcie pojęcie dobry w znaczeniu dostojny, szlachetny, dobrze urodzony, duchowo uprzywilejowany. Rozwój ten biegnie równolegle z owym drugim, który pojęcia pospolity, gminny, niski przedzierzga ostatecznie w pojęcie zły. Oznacza on pierwotnie prostego, pospolitego człowieka po prostu, jako przeciwieństwo tego dostojnego. No i teraz dochodzimy do momentu, że z pojęciem dobra i zła nierozerwalnie związane jest pojęcie moralności. To znaczy być moralnym, to znaczy być dobrych obyczajów, cnotliwym. Oczywiście z uwzględnieniem epoki, której ta moralność dotyczy. Oznacza to bycie posłusznym i życie w zgodzie z ustanowionym prawem lub tradycją. Źle jest postępować wbrew tradycji, nieobyczajnie, niezależnie od tego, jak oceniamy tradycję. Czy jest ona pożyteczna, czy nie, czy jest głupia, czy też mądra. Uwzględniając przemianę obyczajów na przestrzeni wieków, to, co jest dobre do czegoś, odnosi się dzisiaj do uczynności, życzliwości, nazywa się dobrym. Szkodzenie bliźniemu odczuwano przeważnie we wszystkich prawach obyczajowych jako rzecz szkodliwą, jako rzecz złą. Dochodzimy do pojęcia moralność niewolnicza. Moralność niewolnicza bazuje na pojęciu zła, które rozumiane jest jako cierpienie i wysiłek. Złe jest to, co zadaje ból, co zmusza do wysiłku, co zmusza do walki. A dobro jest ulgą w cierpieniu, spokojem. Dla moralności niewolniczej ważne jest współczucie, cierpliwość, pokora, serdeczność. To pojęcie moralność niewolnicza ukuł sam Nietzsche. To od niego pochodzi to wyrażenie. To od niego pochodzi to wyrażenie i kryje się za nim szereg cech, szereg powiedzmy wartości, które nie dla wszystkich są jednakowe. Cechą charakterystyczną moralności niewolniczej jest resentyment, a więc uraza wobec świata, żal do życia, które nie spełnia oczekiwań. Jest to moralność reaktywna. Za dobre uznaje własne cnoty moralne, a za złe cnoty, których nie może osiągnąć. Spełnia ona dwie funkcje. Pozwala uszlachetnić swoją słabość i zemścić się na tych drugich, na dostojnych, na panach. Jej wcieleniem jest według Nietzschego moralność chrześcijańska. Pojęcie politycznego, stanowego, klasowego pierwszeństwa przechodzi zawsze w pojęcie o podtekście duchowym, jeżeli najwyższa kasta społeczna jest zarazem kastą kapłańską. Często pojawiają się wtedy przeciwstawne pojęcia czysty i nieczysty jako oznaki przynależności stanowej. Początkowo czysty to człowiek, który się myje, wyrzeka pewnych potraw powodujących choroby skórne,
nie sypia z brudnymi kobietami z motłochu i dalej w tym rodzaju. A pojęcie czystości przypisała sobie kapłańska arystokracja ze wszystkimi tego pojęcia treściami duchowymi. Po drugiej stronie zostali ci nieczyści, nieczyści z racji zachowania przynależności stanowej, przede wszystkim ubóstwa i pospolitości i podległości. I teraz tak, kapłańska ocena wartości może się od oceny rycersko-arystokratycznej odgałęzić i potem rozwijać w przeciwieństwo. Założeniem ocen rycersko-arystokratycznych jest potężna cielesność, kwitnące, bogate, nawet przelewne zdrowie, a zatem to, co jest warunkiem ich utrzymania, a więc wojna, przygody, łowy, taniec, igrzyska i w ogóle wszystko, w czym tkwi silna, swobodna, radosna czynność. Kapłańsko dostojna ocena wartości ma inne warunki, jeżeli chodzi o wojnę. Kapłani są, jak wiadomo, najgorszymi wrogami. Dlaczego? Bo są bezsilni. Z niemocy ich wyrasta zawiść i to zawiść do potworności niepokojącej, do najwyższej duchowości i jadowitości. W historii świata najbardziej zawsze nienawidzili kapłani. Z niemocy wyrasta zawiść do potworności niepokojącej, do najwyższej duchowości jadowitości. Powtórzenie. W historii świata najbardziej nienawidzili zawsze kapłani. Pardon, drugi slajd mi się taki sam. A teraz w ocenie niczego najsilniej i najskuteczniej przeciwko panującej kaście dostojnych panów, dzierżycieli mocy, we wszystkim, co przed się brano na ziemi, i tutaj jest cytat, zdziałali Żydzi, ten lud kapłański. Potrafili oni zdobyć na swych wrogach i gwałcicielach ostateczne zadośćuczynienie tylko przez radykalną przemianę ich wartości, a więc przez akt najbardziej duchowej zemsty. Nietzsche osądza ich jako naród najbardziej zaczajonej kapłańskiej mściwości. Przeciwieństwo arystokratycznemu zrównaniu wartości dobra, dostojeństwa, możności, szczęśliwości, upodobaniu przez Boga, przeciwstawili Żydzi z ogromną konsekwencją nienawiści bezsilnych wartości inne. Tylko nędzni są dobrzy. Dobrzy są jedynie biedni, niscy, poniżeni, cierpiący, chorzy. Tylko szkaradni są niewinni. Jedynie oni są błogosławieni, tylko dla nich jest zbawienie. Dla dostojników i gwałcicieli, złych, okrutnych, rozpustnych, nienasyconych i bezbożnych jest zguba, przekleństwo i potępienie na wieki. Nietzsche pisze, i to jest nawet cudzysłów, że ze zjawieniem się Żydów zaczyna się bunt niewolników naporu moralności. Ów bunt, który 2000 ma za sobą dzieje i który dlatego jedynie usunął się nam dzisiaj sprzed oczu, bo zwyciężył. Po 2000 lat z pnia żydowskiej nienawiści, na tyle wielkiej i wzniosłej, że stwarzającej nowe idee, wyrosło coś bezprzykładnego. Wyrosła nowa miłość, najwyższa i najwznioślejsza ze wszystkich rodzajów miłości. Nie jako zaprzeczenie pragnienia zemsty, ale jako jej korona, coraz szerzej rozwijająca się. I tutaj cytat. Ten Jezus z Nazaretu, jako wcielona Ewangelia miłości, ten Zbawiciel przynoszący biednym, chorym, grzesznikom błogobyt i zwycięstwo. Jeden komentarz do tego. To, co w tej chwili ja pokazuję w cudzysłowie, są to zdania wygłaszane, napisane przez Nietzschego. Tutaj jest zestawienie i wyraźnie na plan pierwszy się wybija tego niesamowitego, powiedziałbym, ponadprzeciętnego zainteresowania Nietzschego chrześcijaństwem. Jego odstępstwa od chrześcijaństwa, które przez całe życie było dla niego najbardziej bulwersujące, z którym przez całe życie chyba w gruncie rzeczy nie mógł się pogodzić. Nie mógł sobie znaleźć tutaj jakiejś własnej recepty na swoją ocenę wartości. Zostawmy dostojne ideały. Zwyciężył lud, czyli niewolnicy, motłoch, stado. Zwyciężyła moralność człowieka pospolitego.
Nietzsche określa to zwycięstwo jako zatrucie krwi, pomieszanie wszystkich ras, wybawienie od panów. A czy Kościołowi na drodze do totalnego ujednolicenia przypada jeszcze dzisiaj jakieś zadanie do spełnienia? Czy zamiast przyspieszać postęp, nie hamuje on go raczej i nie wstrzymuje? Czy można by się obejść bez niego? Kościół nie uwodzi już dzisiaj, raczej odpycha, sprzeciwia się wytworniejszej inteligencji, prawdziwie współczesnemu smakowi. To są takie zdania, które można dyskutować. Bunt niewolników na polu moralności rozpoczyna się tym, że resentyment sam staje się twórczym i kreuje nowe wartości. Jest to resentyment tych przegranych istot, których nie stać na odruch obronnego działania i które rekompensują sobie to tylko wyobrażeniami o zemście. Moralność dostojna potwierdza się w działaniu. Moralność niewolnicza neguje z góry wszystko i mówi nie. Wszystko, co jest poza nią, co jest inne. Ta negacja jest twórczym czynem tej moralności. Moralność niewolników, by powstać, potrzebuje najpierw zawsze świata przeciwnego i zewnętrznego. Resentyment to triumf sił reaktywnych. Co się dzieje z oceną wartości, tą dostojną oceną? Pozytywna ocena wartości jest przepojona na skroś życiem i namiętnością. My dostojni jesteśmy dobrzy, piękni i szczęśliwi. Dostojny człowiek nie rozumie pogardzanej przez siebie sfery pospolitego człowieka. Jest pewne uczucie pogardy, patrzenia z góry. Do tej pogardy miesza się wiele niedbałości, lekceważenia, odwracania oczu i zniecierpliwienia. Dobrze urodzeni czuli się właśnie szczęśliwymi. Czynni ludzie nie oddzielają działania od szczęścia, dla nich jest ono częścią działania. Inaczej niż zwykli to czynić ludzie opanowani przez resentyment. Na szczeblu bezsilnych i uciskanych szczęście, jeżeli występuje, jest ono zasadniczo jak narkoza, ogłuszenie, spoczynek, pokój, sabat, odprzężenie umysłu, wyciągnięcie członków, słowem biernie. Podczas gdy człowiek dostojny żyje ufnie i otwarcie przed samym sobą, to człowiek opanowany przez resentyment nie jest ani szczery, ani naiwny, ani samym sobą uczciwy. Jego światem jest skrytość. Zna się na milczeniu, na niezapominaniu, na tymczasowym zmniejszaniu się, na upokarzaniu. Rasa takich opanowanych przez resentyment ludzi stanie się w końcu z konieczności roztropniejsza niż jakakolwiek inna rasa dostojna. Będzie też czcić roztropność w zgoła innej mierze, mianowicie jako pierwszy warunek istnienia. W ludziach dostojnych widzimy roztropność lekką, wykwintną, przymieszkę zbytku i wyrafinowania. Ludzie dostojni mają z natury pewną nieroztropność, pewne dzielne granie na oślep, czy to ku niebezpieczeństwu, czy to na wroga. Cechuje ich owa nagłość gniewu, miłości, czci, wdzięczności i zemsty, po których od zawsze poznawały się dusze dostojne. Resentyment człowieka dostojnego, bo taki też istnieje, jeśli nawet pojawia się w nim, spełnia się i wyczerpuje w natychmiastowej reakcji, dlatego nie zatruwa. Oznaką natur silnych i pełnych jest niepamiętanie swoich przykrości, swoich wrogów, a nawet swoich złych czynów. Natura silna nie trzyma w pamięci żadnych wyrządzanych jej obelg i podłości. Ona je po prostu zapomina. Taki człowiek otrząsa z siebie jednym podrzutem wiele robactwa, które się w niego wżera. Ileż czci dla swojego wroga ma człowiek dostojny. On nie zniesie dla siebie innego wroga, tylko takiego, w którym nie ma nic do pogardzania, a wiele do czczenia i szacunku. A jak pojmuje wroga człowiek opanowany przez resentyment? On ma koncepcję wroga złego jako jego zasadniczy atrybut. Jego odbiciem i przeciwieństwem mam być ja sam. Dobry, ja sam. Dostojny stwarza sobie pojęcia dobry spontanicznie, z samego siebie. I stąd dopiero stwarza się pojęcie lichy. Kto to jest właściwie lichy zły w znaczeniu moralności opanowanej przez resentyment? To właśnie ten dobry, dostojny, możny, władczy, tylko przebarwiony, przeinaczony, widziany na odwrót jadowitym, zawistnym okiem. Takim jak patrzy resentyment.
Tutaj jest cytat, taki bardzo dobry cytat. Na dnie wszystkich tych ras dostojnych nie należy przeoczać drapieżcy, tej wspaniałej, za zdobyczą i zwycięstwem lubieżnie węszącej płowej bestii. Dlatego ukrytego podłoża potrzeba co pewien czas wyładowania. Zwierzę musi na wierzch się wydobyć, musi znów wrócić do puszczy. Szlachta rzymska, arabska, germańska, japońska, bohaterowie homeryczni, skandynawscy, wikingowie, oni wszyscy czuli tą potrzebę. Właśnie rasy dostojne zostawiły pojęcia barbarzyńcy na wszystkich śladach swojego pochodu. Ich najwyższa kultura zdradza pełną tego świadomość. Co mówił Perykles do Ateńczyków w słynnej mowie pogrzebowej? Ku wszystkim lądom i morzom uturowała sobie drogę śmiałość nasza, wznosząc wszędzie nieprzemijające pomniki dobrego i złego. Nietzsche nie zdążył wypracować koncepcji nad człowieka do końca. Postać ta pojawia się w twórczości w ogólnym zarysie i w postaci metafor najczęściej. Nadczłowiek przedstawiony jest jako istota, która może zaakceptować wieczny powrót. To oznacza zgodę na powtarzalność całej historii własnej, osoby i świata, włącznie ze wszelkimi dokonanymi w niej gwałtami, mordami, ale i pełnią twórczej ekstazy. Ale powszechnie przyjmowane zasady moralne nie godzą się na gwałty. Należy więc dokonać przewartościowania wartości i dopasowania ich do nowej moralności. I teraz nie wiem, pomału, czy ile tam tego czasu jeszcze jest? 10 minut, dobrze. Zdaniem Nietzschego w historii ludzkości nadczłowiek pojawiał się kilkakrotnie. Zawsze przypadkowo i zawsze dla ludzkości był uosobieniem zła. Jako przykłady nadczłowieka Nietzsche filozof podawał Aleksandra Wielkiego, cesarza Fryderyka II, Cezara Borgię, Napoleona. Nadczłowiek to ktoś, kto stale przezwycięża siebie. Koncepcję tę częściowo wykorzystali naziści. Oczywiście pojmując ją odpowiednio do swoich celów, nie zawsze zgodnie z pierwotną myślą Nietzschego. Doprowadziło to do stworzenia terminów czystość rasowa, podczłowiek, których sam filozof nigdy nie użył, choć w okresie hitlerowskim uznane były one za naturalną konsekwencję tez niczańskich. Nad ludźmi według tego systemu mieli być Aryjczycy, którzy swoje dobre geny przekazywali przyszłym pokoleniom, tworząc lepszą, nową rasę, a zjawiskiem towarzyszącym było niestety eugenika i zamiar eksterminowania ze społeczeństwa jednostek słabszych. Tutaj też cytat. Głęboka lodowa nieufność, którą Niemiec wzbudza, skoro do władzy dojdzie i teraz znowu jest zawsze jeszcze oddźwiękiem owego niewygasłego przerażenia, z jakim przez całe stulecia Europa przyglądała się wściekłemu szałowi płowej bestii germańskiej. Aczkolwiek między starymi Germanami a nami Niemcami nie zostało się już żadne porozumienie krwi. No i teraz na temat etyki obyczaju. Przez całe tysiąclecia władza obyczaju była niepodważalna. Określała poczucie moralności i narzucała sposób zachowania. Moralność nie jest niczym innym, jak tylko posłuszeństwem wszelkim obyczajom, czyli przekazanym przez tradycję sposobami postępowania i wartościowania. W sprawach, które nie rządzą się tradycją, nie ma moralności. Krąg moralności jest tym mniejszy, im węższy jest wpływ przeszłości na życie. Człowiek wolny jest niemoralny, ponieważ chce być we wszystkim zależny od siebie, a nie od nakazu tradycji. Człowiek wolny, indywidualny, nieprzewidywalny, nieobliczalny to człowiek zły. Tradycja to wyższy autorytet, któremu winno się posłuszeństwo nie dlatego, że nakazuje on coś dla nas pożytecznego, ale dlatego, że to on nakazuje. Ale czy takie poczucie tradycji różni się czymś od uczucia strachu? Jest to strach przed czymś ponadosobowym, przed niepojętą, nieokreśloną mocą, w strachu kryje się przesąd. Pierwotnie do sfery moralności wchodziło całe wychowanie, opieka zdrowotna, małżeństwo, sztuka lekarstwa, uprawa na roli, wojna, mówienie i milczenie, obcowanie z ludźmi, obcowanie z bogami. Moralność wymagała, aby przestrzegano przepisów, bez uwzględniania indywidualnych odczuć.
Kto jest najbardziej moralny? Po pierwsze ten, kto najczęściej spełnia swoją powinność. Zawsze i wszędzie zachowuje jej świadomość i ciągle szuka sposobności, żeby ją spełnić. Następnie ten, kto spełnia ją również w najtrudniejszych sytuacjach. Moralny jest ten, kto obyczajowi najwięcej składa w ofierze. A jednostka powinna siebie złożyć w ofierze wbrew indywidualnej niechęci i uprzedzeniom. Taki jest sens moralności obyczaju. Indywidualiści wyłączają się ze wspólnoty jako niemoralni i są w najgłębszym rozumieniu tego słowa ludźmi złymi. W pierwszych wiekach naszej ery Rzymianin widział złego w każdym chrześcijaninie, który przede wszystkim miał na celu własne zbawienie. Wszędzie tam, gdzie istnieje wspólnota, w związku z tym moralność obyczaju, to pogląd, że kara za uchybienie obyczaju spada przede wszystkim na wspólnotę. Wspólnota może nakłaniać jednostkę, by zrekompensowała wyrządzone wspólnocie lub jednostce bezpośrednie szkody, które spowodowało jej postępowanie. Może też wywrzeć na jednostce coś w rodzaju zemsty za to, że przez nią, jako rzekome następstwo jej postępowania, nad wspólnotą zawisły boskie chmury i gromy gniewu. Znacie wszyscy to porzekadło. Obyczaje uległy rozluźnieniu. Tak utyskuje każdy w duszy. Uległy rozluźnieniu, skoro możliwe są takie czyny. Umysły bardziej oryginalne, nieprzeciętne, wyjątkowe musiały wiele wycierpieć w toku historii właśnie z tego powodu, że zawsze budziły odczucie, iż są złe i niebezpieczne. Ba, same podzielały to uczucie. Przez całe wieki moralność europejska była nasączona wyrzutami sumienia i utożsamiana z chrystianizmem. Tak. Dzisiaj najbardziej powszechnym rezultatem oddziaływania i przemiany postaw w Europie pod wpływem chrześcijaństwa jest to, że za moralnego uznaje się człowieka, którego działalność jest sympatyczna, bezinteresowna, ogólnie użyteczna i społeczna. To jest ta przemiana postaw w Europie, która następowała. Ustąpiła stopniowo skrajnie egoistyczna, zasadnicza wiara w absolutną doniosłość wiecznego zbawienia i w dogmaty, na których ona spoczywała. I na plan pierwszy wysunęła się uboczna wiara w miłość bliźniego, pozostająca w zgodzie z ogromną praktyką kościelnego miłosierdzia. Wszyscy francuscy wolnomyśliciele, od Voltaire'a po Comte'a, który był autorem słynnej formuły etycznej Żyć dla innych, byli w istocie bardziej chrześcijańscy niż samo chrześcijaństwo. Schopenhauer na gruncie niemieckim, a John Stuart Mill nadali rozgłos doktrynie o uczuciach sympatii, litości oraz pożytku dla innych jako zasadzie działania. Teorie takie w najbardziej subtelnych, ale też w najbardziej prostackich formach zaczęły wyrastać jednocześnie wszędzie i z ogromną dynamiką nasilając się zwłaszcza po rewolucji francuskiej. A na wspólnym gruncie tych nauk spontanicznie wyrosły wszystkie systemy socjalistyczne. Dzisiaj głosi się, że społeczeństwo zmierza do tego, aby jednostkę dopasować do ogólnych potrzeb. Szczęście jednostki polega na tym, aby czuć się użytecznym ogniwem oraz instrumentem całości. Poza tym ruchem znajduje się Kant, który naucza dobitnie, że musimy być niewrażliwi na cierpienie cudze, jeżeli nasza dobroczynna działalność ma mieć wartość moralna. Tutaj już przeskoczyłem jeden czy dwa slajdy, ponieważ chciałem dojść do tych kilku wartości, które są, powiedzmy, w tych naszych odczuciach moralności najważniejsze, a więc takich jak cierpienie, jak miłosierdzie, jak litość. Nie wiem, czy to zdążymy przejść, no ale chociaż jeden, dwa slajdy. A więc Kant naucza, że nasza dobroczynność ma mieć wartość, jeśli nasza dobroczynność ma mieć wartość moralną, to musimy być niewrażliwi na cierpienie. Schopenhauer nie zgadza się z tym. Nazywa to kantowskim brakiem smaku. Litość, o ile sprawia ją rzeczywiście cierpienie, jest słabością, jak każde zagubienie się w szkodliwym uczuciu. Pomnaża ono cierpienie w świecie, jeśli nawet pośrednio litość tu i ówdzie zmniejsza lub nawet usuwa cierpienie,
to nie można tych przypadkowych i w sumie nieznacznych efektów wykorzystywać dla usprawiedliwienia istoty litości. Kto zechce służyć ludzkości jako lekarz, będzie musiał się mieć na baczności wobec uczucia litości, gdyż we wszystkich decydujących momentach to uczucie paraliżuje go, obezwładnia jego wiedzę i pomocną, sprawną dłoń. Natomiast jeśli chodzi o cierpiących, każdy cierpiący szuka instynktownie przyczyny swego cierpienia, a jeszcze dokładniej szuka sprawcy cierpienia. Kogoś wrażliwego na cierpienie, sprawcę winnego. Cierpiący szuka czegoś żyjącego, na czym można by było wytłumaczyć swoje uczucia lub czynnie pod jakimkolwiek pozorem wyładować. Wyładowanie uczucia jest dla cierpiącego próbą ulgi, ogłuszeniem się, oszołomieniem przeciwko wszelkiego rodzaju katuszom. Teraz tak, przekleństwem, które do tej pory ciążyło nad ludzkością, była bezsensowność cierpienia. Co mamy jako antidotum? Co możemy zaoferować tym, którzy cierpią? Ideał ascetyczny nadawał mu jakikolwiek sens. Był to jedyny sens jak dotąd. Jakikolwiek sens jest zawsze lepszy niż żaden. Witamy naszego opiekuna, znanego wszystkim, Michała Podziemnika. Ideał ascetyczny objaśniał cierpienie, zamykał drzwi przed wszelkim samobójczym nihilizmem. Objaśnienie przyniosło ze sobą nowe cierpienie, głębsze, jadowitsze, bardziej wżerające się w życie. Postawiło cierpienie w perspektywie winy, lecz mimo wszystko jego sens został uratowany. Chrześcijaństwo jest nazywane religią litości. Litość stoi w przeciwieństwie do uczuć podnoszących energię i poczucie życia. Litość działa depresyjnie. Schopenhauer uważał, że przez litość zaprzecza się życiu. Czyni się życie tego zaprzeczenia godnym. No i teraz na zakończenie, bo to już mi pokazujesz tą kartkę bardzo często. Czy Kościół na drodze do totalnego ujednolicenia, czy Kościołowi na drodze do totalnego ujednolicenia przypada jeszcze dzisiaj jakieś zadanie do spełnienia? Czy zamiast przyspieszać postęp, nie hamuje on go raczej i nie wstrzymuje? Czy też można obejść się bez niego? Kościół nie uwodzi już dzisiaj, raczej odpycha, sprzeciwia się wytworniejszej inteligencji, prawdziwie współczesnemu smakowi. To był cytat. Któż z nas byłby duchem wolnym, gdyby nie było Kościoła? I na tym chciałbym zakończyć. Tam parę slajdów pominąłem, ponieważ nie było już czasu. Natomiast mam taką sprawę. W tej chwili przychodzi sfera pytań. Ja, kiedy zajmowałem się tym tematem, który mi przyszło wygłosić, to raczej budowałem w sobie pytania, niż usiłowałem, niż potrafiłem znaleźć na nie odpowiedzi. I dlatego zamierzam, tak powiem, zaproponować pewną zmianę formuły. Nie wiem, czy to przejdzie, czy nie, ale najbardziej doświadczoną osobą w naszym towarzystwie, która potrafi odpowiedzieć na wszelkie pytania, te związane zarówno z niczym, te związane z moralnością, cierpieniem, litością, jest chyba Michał. Więc ja bym mu bardzo chętnie oddał mój czas antenowy, aby odpowiedział na te pytania, które sala postawi. No chyba, że będą takie, że tylko do mnie. To ja wstanę w takim razie. Myślę, że mimo prośby Adama przejdziemy do tej serii pytań, to już proszę bardzo. Co będziesz umiał, to wiadomo, odpowiedz. Jeżeli nie, to na pewno ktoś pomoże. Proszę bardzo, Adam. Moje pytanie, może najpierw zacznę od takiej sugestii trochę, bo w wielu wypadkach bym się z niczym zgodził, tylko że tak czytając to wszystko, bo ja nie studiowałem aż tak głęboko niczego, jedynie w kontekście właśnie tego resentymentu, to mi się wydaje, że należy mu przyznać słuszność, ale w tym kontekście, że on tak naprawdę nie krytykuje chrześcijaństwa, tylko jego wypaczony, właściwie bardzo aktualnie wypaczony, fałszywy obraz.
bo tutaj zresztą było przywołane takie fragmenty, w których on uważa tam na przykład tego Voltaire'a, Comte'a i paru innych za bardziej chrześcijańskie od chrześcijan. Mi się wydaje, od chrześcijaństwa, że... tak. Tak, że jego obraz chrześcijaństwa to jest obraz tego, co dzisiaj nazywamy dobroludzizmem. Taką ideologią, wystarczy być dobrym człowiekiem, trzeba być miłym, trzeba tolerancja, to są największe cnoty, prawda, bycie sympatycznym i tak dalej, i tak dalej. A to są rzeczy sprzeczne z chrześcijaństwem, że przynajmniej tak jak ja rozumiem chrześcijaństwo, to jest właśnie zaprzeczenie temu resentymentowi, wyjście ponad to, bo wyjście ponad bycie właśnie niewolnikiem. I nawet ta litość, czy miłosierdzie w chrześcijaństwie, się używa bardziej tego słowa niż litość, a i wydaje mi się, błędem jest jego utożsamianie, dlatego że chrześcijaństwo jako takie nie dąży do pomocy innym na zasadzie takiej właśnie takiego litowania się fałszywego trochę czasami. No bo taki tam przykład stwierdzę sam de Cyperego. Na samym początku jest taki fragment, mówi, że przekonał się o tym, jak litość obiera mylną drogę, gdzie pomaga się na przykład tym chorym, obrzedziałym, a oni potem się chwalą między sobą, ile to dzięki temu zarobienia tych swoich wrzodach, że są dumni z tych swoich wrzodów, że na tym żerują, są takimi pasożytami społecznymi, a jakby chrześcijaństwo nie o to chodzi, żeby takich pasożytów wychowywać, tylko żeby właśnie ich leczyć. A to lekarstwo to nie jest działanie zgodnie z tym, co oni chcą, tylko zgodnie z tym, co potrzebują. Więc w tym kontekście bym się zgodził z Nietzschem, z tą krytyką chrześcijaństwa, ale moim zdaniem to jest krytyka tego fałszywie rozumianego chrześcijaństwa. I to jest bardzo słuszna krytyka. Może nie zgodziłbym się ze wszystkim, jak tam na przykład mówi o tym złu, gdzie jest ta sytuacja, kiedy mówił, że to całe jakby to nie powtórzę teraz słowo, ale tam było coś, że z tą złą sferą, że trzeba całą rzeczywistość zaakceptować. Chociaż tu też jest ileś prawdy, no bo jakby, jak widzimy Chrystusa, to on jest przykładem kogoś, kto nie ulega żadnemu resentymentowi. To nie jest, że on się przeciwstawia komuś, on po prostu działa w sensie pozytywnym, twórczym i rzeczywiście został uznany za tego złego. I moje pytanie to właśnie było, wydaje mi się, że ono nie jest takie trudne, nie dotyczy samego niczego, ale właśnie czy nie masz takiego właśnie przeświadczenia, że ta krytyka właśnie no może dotyczy pewnych postaw ludzi deklarujących, nie wiem, katolicyzm, chrześcijaństwo w ogóle. I jeszcze chciałem o coś zapytać, teraz wyleciało z głowy, ale może co do tych pytań właśnie też, żeby się odnieść. No bo mówimy teraz, to jest też takie przewrotne, co on pyta. Któż z nas byłby duchem wolnym, gdyby nie było kościoła? Prawda? Wydaje mi się, że to w tym kontekście, że i to jest właśnie to pytanie, już mi się teraz przypomniało, czy skąd ten resentyment u niczego względem chrześcijaństwa? Czy można powiedzieć, że on miał pewien resentyment, bo próbuje się przeciwstawiać, według mnie całkiem słusznie, temu fałszywemu obrazowi, ale jakby nie może wyjść z tego, cały czas go to gnębi, cały czas opozycji do tego chrześcijaństwa próbuje coś konstruować, nie może jakby odłączyć się, czy trochę strzela sobie w kolano. I nie może zbudować właśnie całkiem pozytywne, jakby pozytywne nie w sensie dobrej, tylko pozytywne jako całkiem nowej, twórczej etyki, ale gdzieś cały czas te odniesienia do chrześcijaństwa, nie może się od tego uwolnić. Więc pierwsze pytanie, tak żeby konkretnie, czy można to nazwać z jego strony pewnym resentymentem, to ciągłe odwoływanie się do chrześcijaństwa? I druga rzecz, czy ty też sam widzisz w jakiś sposób, że no, że jednak on nie do końca polemizuje z chrześcijaństwem per se, czyli jako takim, tylko z pewnymi postawami pośród chrześcijan, takim resentymentem, które mnie osobiście też bardzo irytują. Może w ten sposób. Najpierw na koniec tej twojej wypowiedzi. Według mnie, tak przynajmniej ja to rozumiałem, to chrześcijaństwo jest tworem resentymentu. Chrześcijaństwo jest tworem resentymentu. Tam było powiedziane, że na gruncie tej kapłańskiej zawiści, czy tej kapłańskiej nienawiści wyrosło coś nowego. Ten Jezus, ta Maryja. I to jest twór resentymentu. Czyli innymi słowy, ten początek Jezus Maryja i później jako twór resentymentu całe chrześcijaństwo. A że sobie Nietzsche nie może poradzić z tą całą sprawą, to jest inny temat. Bo Nietzsche według mnie nie umiał sobie również poradzić z tym resentymentem jako takim w odniesieniu do
tego układu, który stworzył, dostojnych i pospolitych, złych i dobrych, z czym sobie tam nie za bardzo umiał poradzić. Bo ten świat, który on przedstawia, ten świat zbudowany na tym resentymencie jest w gruncie rzeczy światem paskudnym. Więc tam nie ma miłości, więc tam nie ma szlachetności, nie ma tam żadnych pięknych odruchów. Tam jest tylko wszystko, co, że tak powiem, co powstało, to ma takie grząskie, paskudne, bagniste podłoże. I ja myślę, że sam Nietzsche nie umiał sobie z tym za bardzo poradzić. Jakiś fragment tego znalazłem chyba u Deleuze'a, gdzie on cytował, to są jego słowa, coś mniej więcej w tym duchu. Nie mam w tej chwili tego tekstu, żeby to przywołać, ale taki był tego sens. Czy to ja stworzyłem w ten sposób, czy ja stworzyłem taki świat albo nie, czy pragnę tego świata, który jest taki brzydki, przecież wokół nas jest tyle piękna. Tego rodzaju, powiedzmy, kwestie, które powiedzmy wygłaszał sam Nietzsche do tych koncepcji, które stworzył. A teraz, któż z nas byłby duchem wolnym, gdyby nie było Kościoła? To jest bardzo perfidne i bardzo, wiesz, takie no, przewrotne, bo to nie Kościół narzuca nam pęta woli lub niewoli. To można po prostu odrzucić sobie Kościół i wstawić tam wszelkiego rodzaju inne ograniczenia. Także tutaj się z tobą nawet mogę zgodzić. Któż z nas byłby duchem wolnym, gdyby nie było innych ograniczeń narzuconych przez to, tamto i jeszcze inne sytuacje i okoliczności. Nie wiem, tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą od odpowiedzi na takie ciężkie tematy. Dwa razy go usuwano z tej armii z powodu złego stanu zdrowotnego. On po prostu był dość słabowity. No i właśnie, czy to nie jest przykład tego, że on sam ulegał jakiemuś resentymentowi i nie żył zgodnie z tym, jak go natura stworzyła? Ty to nazywasz resentymentem. Ja myślę, że jeśli chodzi o Nietzschego, to on już, że tak powiem, nie może być tworem resentymentu. On już był tworem swoich własnych czasów. My już w tej chwili, patrząc na Nietzschego, możemy odrzucić to, że była warstwa niewolników, że była warstwa ludzi dostojnych. To już było zupełnie inne społeczeństwo. To już było społeczeństwo, które wchodzi w XX wiek. W tym XX wieku to już jednak te pojęcia, które Nietzsche wprowadził, one już po prostu zaczęły być wykorzystywane, one zaczęły być nadużywane. Natomiast no, jeśli chodzi o Nietzschego, ja myślę, że on przez całe życie walczył ze sobą, swoją chorobą, ze swoją mentalnością i z tymi wszystkimi ograniczeniami, które mu narzuciła jego, nazwijmy to, fizyczna ułomność. Przecież w sumie, ile tam, 56-letni człowiek, dobrze mówię, 56-letni człowiek, jak mu odejmiesz te 13 lat ostatniej choroby, to ile on miał zdrowego życia? I mało tego, w tych pierwszych, powiedzmy, 43 lata, w tych pierwszych 40 lat, no, był trochę dzieckiem, potem nagle się okazało, że jest młodzieńcem i to jeszcze jest młodzieńcem, który ma tą przypadłość, że lubi myśleć, albo inaczej, że drążą go pytania najrozmaitsze. I tak w ciągu tego okresu mnóstwo stworzył, mimo że jeśli chodzi o jego warunki zdrowotne i mentalne, to do tego stwarzania miał tylko same kłody pod nogami. Widziałem, Damian, się zgłaszałeś, także... No Damian... Takie trzy kwestie. Po kolei. Pierwsze to jest pytanie, do którego na końcu się odniósł Adam. Jak ktoś byłby wolnym ludem, gdyby nie chrześcijaństwo, nie było chrześcijaństwa, i tutaj mam taką odpowiedź, że jakby według niczego chyba żaden niewolnik, w sensie żaden niewolnik nie byłby wolny, bo byliby oni podporządkowani dostojnym. Czyli generalnie to bym widział w tej sytuacji to tak, że działa jak promocja w Biedronce, czyli mamy promocję, na którą lecą tłumy i po prostu kupują na co ich, powiedzmy, stać. W sensie te najtańsze, powiedzmy, wyprzedzające towary, a normalnie by ich nie kupowali. Czyli w sensie teoretycznie tylko dostojnie by je jakby dostawali i z nich korzystali. To jest jakby ta pierwsza
odpowiedź a propos tego. Ale ja nie wiem, jak brzmi pytanie akurat twoje w tym wypadku. To właśnie takie uzupełnienie, to jest odpowiedź. No dobrze. A propos do tego, a pytanie, to czy zgodzisz się z tym, że, bo tutaj mówiłeś o tej aktualności i tak dalej, i ja mam wrażenie, że u niczego tak właściwie ten, że najbardziej nie pasowało chrześcijaństwo, to pośrednictwo, ta gra interesu. Czy zgodziłbyś się tym? I tutaj mam taki pierwszy cytat, taki fragment cytatu. Czy Bóg wybacza temu, który odprawia pokutę, tak naprawdę do temu, który uznaje swą podległość wobec chrześcijaństwa, wobec kapłana? Czyli nie tyle sama religia, co bardziej mu to właśnie zwierzchnictwo, pośrednictwo kapłana. To tam z antykrystatą. I teraz jeszcze jedno pytanie odnośnie właściwie tej aktualności, tej głównej kwestii. To czy jest przyszłościowa? Ja myślę, że jest bardzo przyszłościowa, bo tam wspomniałeś o czymś takim, jak w przypadku lekarza litość. Mówiłeś o tym, że lekarz zbytnio nie może polegać na litości i tutaj klauzula sumienia nie powinna obowiązywać, teoretycznie można powiedzieć, a przynajmniej w przyszłości, no bo coraz więcej jakby jest takich spornych kwestii w medycynie i tak dalej, czy w naszym społeczeństwie, więc myślę, że ta aktualność etykniczego jest bardzo, bardzo przyszłościowa, ale tutaj właśnie nie wiem, czy tak jasno powiedziałeś, czy nie, tutaj jakbyś mógł coś jeszcze powiedzieć na ten temat. No więc może najpierw od tego chrześcijaństwa. Ty mnie chcesz tutaj, że tak powiem, zapędzić w jakiś kozi ruch, ponieważ przestudiowałeś chrześcijaństwo do swojej pracy licencjackiej w sposób dokładny, tam i wszech. A antychrysta znasz na pamięć i zadajesz mi w tej chwili pytania, żebym ja ci na nie odpowiedział. No więc akurat nie za bardzo wiem, w jakich ty odpowiedzi ode mnie oczekujesz. Tak jak ja zrozumiałem twoje pytanie, pytasz mnie o zależność między ofiarą, a powtórz to. Tu chodzi o to, czy tak naprawdę chodzi na przykład o spowiedzieć pokucie, o to, żeby był ten kontakt z Bogiem, można powiedzieć typowo chrześcijaństwa, co to powiedzieć, że chrześcijaństwo nie jest do końca jasne, w sensie nie wiadomo, jaki on miał do końca stosunek, że tutaj wydaje mi się, że jakby na podstawie tego, że głównie największy u niego był problem z chrześcijaństwem o te pośrednictwo, o tego kapłana, który stoi pomiędzy Bogiem a osobą. Czy to też tak jakoś na podstawie tego, co tam czego wyczytałeś, też masz takie wrażenie, że głównie chodzi o to w tym chrześcijaństwie, w tej krytyce jego chrześcijaństwa typowo? Nie, ja w ten sposób nie odbieram. Ja odbieram, powiedzmy, na dwóch płaszczyznach. Najpierw samego niczego. Czy on miał z tym problem? Moim zdaniem nie potrafił się z tym uporać. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie, on przyjął, że chrześcijaństwo jest poza nim. On nie jest chrześcijaninem. W związku z czym ten problem go akurat w tych kategoriach, o których mówisz, w kategoriach pokuty, już nie dokuczył, nie dotykał. To jest ta sprawa. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy, odszukałem, kto zechce służyć ludzkości jako lekarz, będzie musiał mieć się na baczności wobec tego uczucia, gdyż we wszystkich decydujących momentach paraliżuje go ono, obezwładnia jego wiedzę i pomocną dłoń. Ja myślę, że to jest tylko uzasadnienie tego, że odrzuć mi litość, ponieważ litość na dłuższą sprawę nic nam nie daje, nie wnosi. Jest, powiedzmy, uczuciem, które nas tylko osłabia. To taka interpretacja. Ale to w odniesieniu do etyki, bo to chyba było w odniesieniu do tej aktualności etyki, czy nie? A jeśli chodzi o aktualność etyki, no to tutaj mamy akurat dwa kierunki. Jeśli chodzi o etykę niczego. To był koniec wieku XIX. Zaczął się wiek XX. Zaczął się wiek XX, gdzie zaczęto zupełnie inaczej traktować człowieka, niż go traktowano, i zaczęto zupełnie inaczej widzieć sprawy społeczne. I nagle się, wiesz, urodziły jakieś takie ruchy w rodzaju faszyzm, w rodzaju nazizm, w rodzaju socjalizm, i zmieniły się te proporcje, i mało tego, zmieniło się całkowicie pojmowanie dobra i zła w wymiarze i indywidualnym, i w wymiarze społecznym. I ono, że tak powiem, z tą moralnością niewolniczą i tą moralnością pańską nagle przestało mieć wiele wspólnego.
Jeżeli, to możemy się teraz doszukiwać, co z tego pozostało. No i teraz sobie sam odpowiedz sobie na pytanie, co pozostało, powiedzmy, w moralności człowieka, który żyje w państwie socjalistycznym. Ja wiem, no, nazywa się jakiś tam Paweł Morozow i donosi na swoich dzieci, na swoje dzieci. No. Na swoich rodziców. A na dzieci powiem, na swoich rodziców. A jakby tutaj odnieść tak typowo, bo to mówisz o całej epoce XX wieku, to odnieść do tego, co mamy w XXI wieku, czy widzisz tutaj zastosowanie tej etyki niczego, tej, powiedzmy, dostojnej moralności i tak dalej. No więc tak, jeżeli chodzi o przykład pozytywny i przykład negatywny. No więc w przykładzie pozytywnym mamy już tą jednostkę, która jest wciągnięta w system. Wciągnięta w nazizm, faszyzm, wciągnięta w socjalizm. Czy ten człowiek może powiedzieć, że aktualna była etyka niczego? Wydaje mi się, że tak. On może powiedzieć. Natomiast jeżeli weźmiesz jakieś inne przeciwieństwo, demokrację liberalną, która zupełnie inaczej widzi człowieka, która zostawia mu pole do wolności, która mu daje inne ograniczenia, może nie kościelne, ale ograniczenia majątkowe czy inne, no to tutaj ja bym się, że tak powiem, zastanawiał i powiedziałbym, że chyba nie. Czyli nie bardzo, ale ten wyścig szczurów, powiedzmy, dobra, jeżeli tak odniesiemy na konkretny grunt. Ale szczur jest wolny. Szczur jest wolny. Ale wyścig szczurów politycznie, mi teraz chodzi społecznie, jak to wygląda. Czy społecznie w zastosowaniu codziennej jednostki etyka niczego ma zastosowanie? W warunkach pełnego socjalizmu, gdzie jednostka nie znaczy nic, nie ma. W warunkach, gdzie jednostka ma znaczenie, tak. Dobra. Dzięki Damian, że jednak postanowiłeś Krzysiek, proszę bardzo. Ja słuchając tego wystąpienia i słuchając tutaj odpowiedzi na różne pytania, zastanawiałem się, jak to się stało, że nie znalazłem odniesienia do postawionej tezy, a tutaj kolega troszeczkę mi podobał pytanie, że nie będę go drugi raz zadawał, jak powiem, tylko jak ja to chcę, żeby się nie powtarzać. Ja właśnie tak sobie myślałem, że nie będziecie zadawać pytania, tylko każdy po prostu zajmie swoje stanowisko albo odniesie się do koncepcji, która tam gdzieś jest stawiana wyrywkowo, cząstkowo, ale jakaś tam jest. Aktualność. Właśnie przed chwilą jeszcze zadałbym to pytanie, czy twoim zdaniem etyka niczego jest aktualna i jak ją odnieść do współczesności, ponieważ to pytanie już padło, to ja powiem, że ja widzę to w ten sposób, że no jesteśmy uczeni, wychowywani do życia w społeczeństwie i jesteśmy uczeni raczej takiej moralności bardziej kolektywnej. Oczywiście jednostka też się liczy, ale uczeni jesteśmy od dziecka tego, żeby pomagać słabszym, żeby litować się nad biedniejszym człowiekiem od siebie, żeby okazywać empatię drugiemu człowiekowi, no to raczej moim zdaniem nie ma zastosowania, raczej nie chcielibyśmy przyznać sami się przed sobą, że taką etykę stosujemy. Natomiast jest ten paradoks, że wychowywani jesteśmy jako dzieci inaczej, rodzice nam przekazują co innego, a potem jako dorośli oni już postępują i my jak dorośniemy też inaczej. Oni bardziej jako dorośli postępują według etyki niczego, gdzie godzą się na to, że świat jest właściwie stworzony i funkcjonuje na tej zasadzie, że tylko silny człowiek ma możliwość się przebić, może coś osiągnąć i właściwie tak jak kolega wspomniał, następuje ten wyścig szczurów, ale my cały czas się nie przyznajemy do tego, że my się z tym zgadzamy. My cały czas chcemy wierzyć, że nie jesteśmy dobrzy. My się chcemy litować, my chcemy pomagać. My chcemy wysyłać pieniądze do Afryki, my chcemy jakieś akcje charytatywne urządzać, ale tak naprawdę to tylko zagłuszamy swoje sumienie, które gdzieś tam są, jest to jakaś pozostałość po tym wychowaniu z lat dziecięcych, których nie stosujemy, a żyjemy gdzieś tam w głębi, że powinniśmy. Nie uważam, że to następuje taki paradoks. Ja to bym odpowiedział. Nie stosujemy tą etykę niczego,
My się kierujemy niczym, nie wiedzą do tego, nie każdy zna niczego. Ale gdyby nas ktoś zapytał, czy tak się powinno robić, no nie, nic się do tego nie przyda. Ja bym zaczął od tego, że ty tak zacząłeś używać liczby mnogiej i formy my. My, i tutaj narzuciłeś kilka takich kwestii, które można związać z polityką, z bieżącą polityką, z moralnością widzianą jakoś tak wspólnie, jako wiesz, zderzenie sprawy mojego indywidualnego szczęścia, bogactwa lub nędzy oraz tego stadnego instynktu. Chciałbym, żebyś to odbierał jako ty indywidualnie. Dlaczego? W tej chwili, w latach 50., 60. były duże kłótnie dotyczące właśnie niczego i dotyczące tego, czy jego widzenie etyki jest, powiedziałbym, do przyjęcia dzisiaj, oczywiście po przeróbkach, czy też nie jest do przyjęcia, czy też jest do całkowitego odrzucenia. I teraz, gdybym miał odpowiadać na te twoje wątpliwości, które zgłosiłeś, dotyczące pomagania słabszym, dotyczące empatii, dotyczące takiego czy innego wspomagania, nie chcę wchodzić na uchodźców, takiego czy innego po prostu wspomagania człowieka w potrzebie, no to odpowiadaj sobie sam. Ponieważ żaden, że tak powiem, rząd ci nie odpowie, żaden system społeczny ci nie odpowie, to co ty odbierasz, to już jest bardzo mocno przemodelowane, to już jest dostosowane do bieżących potrzeb. Twoich chyba nie za bardzo, może twoich w jakiejś tam wspólnocie, ale do potrzeb innej wspólnoty, tej, która akurat narzuca ci taki, a nie inny obraz świata. Nie wiem, ja nie umiem chyba bardzo odpowiedzieć na twoje pytanie. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że wspominałeś o systemach takich totalitarnych, które miały miejsce w przeszłości i wymieniłeś socjalizm jako jeden z trzech, w których ewentualnie ta aktualność niczego się pojawia. No, nie uważam, żeby akurat socjalizm najbardziej do tego pasował. Te dwa pozostałe oczywiście, dlatego że on jest taki najbardziej kolektywny. Jakkolwiek on nie zostałby wypaczony, to do idei było, tak była sprawa postawiona, że to społeczeństwo i dobro społeczne liczy się bardziej niż moje potrzeby. To nie znaczy, że moje potrzeby liczą się wcale, ale że potrzebami pierwszego rzędu są potrzeby społeczne. Oczywiście w płaszczyźnie też to występuje, bo jest to silne państwo, jest ten kult siły, no to już wchodzi, tak, że dla silnych ludzi, świat jest dla silnych ludzi, trzeba być silnym, ale jednak jest ten kolektywizm dalej w faszyzmie. Tylko tyle, że po prostu w nacjonalizmie nie było rasizmu. W nacjonalizmie był rasizm. W faszyzmie nie było rasizmu. W socjalizmie... W nazizmie był rasizm, w faszyzmie rasizmu nie było i teraz zastanów się, czy był rasizm w systemie socjalistycznym. Rasizm nie, raczej no. Klasizm. Klasizm, ale to wymyśliłeś to słowo. Ja uważam, że w systemie socjalistycznym rasizmu nie było. Tam podział nastąpił. Rasizmu nie było, tak powiedziałem. Jeżeli już to człowiek był definiowany przez to do jakiejś klasy należy, tak? Znaczy, jeżeli popatrzymy na to, że jest Marksa, to tam on jest rasistowy ewidentnie. Ale w razie czego to przeniesiemy na jakiś taki bardziej kuluar, to mam jeszcze jedno pytanie, bo nas raz goni. Michał, jedziesz i kończymy. Nie, tylko na jedno rzecz chciałem zwrócić uwagę, jakby chciałem obrócić troszkę perspektywę. Bo zauważcie, że jak dyskutujemy o Nietzsche, to Nietzsche jest postrzegany od razu jako taki, od razu jakiś taki skandalista, wywrotowiec, ktoś, kto wywala jakby cały zastany stan kultury, powiedzmy, tak, czy nie wiem, perspektywy myślowej i tak dalej. Problem polega na tym, że ja mam wrażenie, że Nietzsche pod pewnymi względami w stosunku, zwłaszcza do chrześcijaństwa, jest genialny. Dlaczego? Dlatego, wystarczy poczytać, w jaki sposób chrześcijaństwo było odwierane, kiedy chociażby pojawiło się w starożytnym Rzymie. To znaczy ono przez całą masę myślicieli starożytnych, także filozofów, było odbierane jako wariactwo.
Później chrześcijaństwo udało się zaanektować pewne elementy filozofii starożytnej, troszkę je schrystianizować. I my jesteśmy do pewnych rzeczy dzisiaj przyzwyczajeni. Rzymianin uważał chrześcijanina za złego, za obcego. Za? Za obcego, za złego. Rzymianin. Okej, jak najbardziej. Mało tego. Chrześcijanie mieli tego wyraźną świadomość. Jest taki słynny pasus, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszym liście do Koryntian świętego Pawła, gdzie Paweł pisze, że chrześcijaństwo, tam o Chrystusa dokładnie, postać Chrystusa chodzi, jest dla Żydów zgorszeniem, dla pogan, czytaj między innymi właśnie dla Greków, głupstwem. To znaczy, ja mam wrażenie, że wielu myślicieli, także nowożytnych, którzy nie zgadzają się z chrześcijaństwem, dyskutują z chrześcijaństwem, na nowo jakby pokazują pewien paradoks chrześcijaństwa. My się trochę przyzwyczailiśmy, po pierwsze, do wartości chrześcijańskich, trochę się przyzwyczailiśmy do test chrześcijańskich. Natomiast prawda jest taka, że sedno chrześcijaństwa niesie element szaleństwa, element zgorszenia z bardzo prostego względu. Cała etyka chrześcijańska, cała doktryna chrześcijańska opiera się ostatecznie na jednej prostej rzeczy. Na wierze w to, że jakiś marginalny Żyd, żyjący 2000 lat temu w Palestynie, w dodatku uznany za wywrotowca społecznego, ukrzyżowany przez Rzymian za miastem, czyli jako złoczyńca, jest sensem istnienia wszechświata. Że decyzja podjęta wobec tego konkretnego człowieka jest rozstrzygająca co do losów konkretnej jednostki i co do losów wszechświata. Wielu filozofów starożytnych miało świadomość, że to graniczy z pewnym wariactwem. Tak? To znaczy, jak do tego gościa, który właściwie nie bardzo wiadomo, co zrobił, zależy właściwie wszystko. I to nie tylko w sensie egzystencjalnym, także w sensie metafizycznym. Konsekwencje są tego dalej pieruńsko radykalne. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo mówi w ten sposób. Nie da się podać definicji, adekwatnej definicji Boga bez uwzględnienia owego skazańca na krzyżu. Proszę zauważyć, że stwierdzenie niczego Bóg umarł od istot jest niczym innym jak tezą teologiczną chrześcijańską. Jest chrześcijańską tezą teologiczną. Trzeba by było wyjaśnić, oczywiście tu jest głębsza zabawa teologiczna, jak to jest możliwe, bo Bóg jest nieśmiertelny, ale stając się człowiekiem, jako człowiek jest śmiertelny i umiera. To jest paradoks, który kłuje w kontekście wizji Boga od początku, od kiedy chrześcijaństwo się pojawiło. I problem polega na tym, że my jesteśmy już tak kulturowo trochę zżyci z chrześcijaństwem. Mało tego, my tak obrobiliśmy chrześcijaństwo kulturowo, że ono nas już nie gości. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, podam tylko bardzo prosty przykład. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w średniowieczu Chrystus na krucyfiksach był przedstawiany nam. Dlaczego? Bo tak w Rzymie krzyżowano. To był dodatkowy element poniżenia. Totalnie nagle. To już jest pewna obróbka kulturowa, którą my na krucyfiks nakładamy, że no nagle, ale generalnie to tam tą chusteczkę na biodrze, nie? Tą przepaskę na biodrze jakby założymy. To jest element już tego, że my do końca, nawet nie tylko na poziomie religijnym, tylko na poziomie kulturowym nie umiemy sobie poradzić z owym zgorszeniem. Że my sobie nie potrafimy z taką sytuacją do końca poradzić. Ja się zastanawiam, czy nie jest czasem tak, że ci, którzy krytykują chrześcijaństwo, czasem lepiej wychwytują pewne paradoksy. I ostatnią rzecz powiem, a propos niczego, arcypolecam katolickiego teologa Tomasza Halika, jednego chyba z najwybitniejszych współcześnie żyjących teologów. Kilka lat temu laureata Nagrody Templetona, tej samej, którą dostał Michał Heller. Jednym z ulubionych myślicieli Halika jest właśnie Nietzsche. Dlaczego? Dlatego, że Nietzsche przez pryzmat Nietzschego Halik próbuje wyczyścić z chrześcijaństwa to, czym chrześcijaństwo narosło.
co nie jest chrześcijańskie, a co chrześcijaństwo trochę zgarnęło wraz z kulturą i okazuje się, że my wierząc w chrześcijaństwo tak naprawdę wierzymy w pewne wartości kulturowe, w pewne koncepcje intelektualne, a niekoniecznie w to, co jest zrodzeniem chrześcijaństwa. Dobrze, rozumiem, że to było twoje stanowisko, a nie pytanie do mnie. Znaczy nie, to nie tyle jest stanowisko, ile raczej wypowiedź. Wskazanie pewnego paradygmatu interpretacji niczego. Że być może niekoniecznie Nietzsche jest tak bardzo szalony, a być może znacznie bardziej szalone są poglądy, które Nietzsche krytykuje, tylko my trochę się stępiliśmy o ostrze tego szaleństwa i już jesteśmy z tym obeznani. Ja tutaj dostaję przeliczne znaki od różnych naszych tej gości, że koniec tego wszystkiego. I tak też postanawiam. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję. Jeżeli coś jest niejasne, zapraszamy do kuluarów, a tam chętnie wyjaśni. Właśnie, jeżeli ktoś ma ochotę, to ja bardzo chętnie, że tak powiem, prześlę mailem prezentację.